sportowcy są silni? Czy sportowcy w takim razie potrafią głośno krzyczeć? No to na otwarcie olimpiady zróbmy razem wielki hałas! Dzisiaj jest bardzo ważne wydarzenie dla społeczności akademickiej, ale również dla przedszkolaków. Z czterech przedszkoli, z przedszkola nr 10, 13, 15 i 17 odbywa się 29. Rodzinna Olimpiada Przedszkolaka. Rodzinna Olimpiada Przedszkolaka polega na udziale przedszkolaków zaproponowanych i zorganizowanych przez studentów kierunku wychowanie fizyczne różnego rodzaju stanowisk, na których znajdują się propozycje zabaw, gier, różnych sportów czy zajęć rekreacyjnych. Przesunęliśmy olimpiadę z 2 czerwca i dzisiaj w ten piękny czwartek, słoneczny czwartek, możemy przeprowadzić to wydarzenie, które odbywa się pod honorowym patronatem pana prezydenta Michała Litwiniuka i pana dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia, pana profesora Huberta Makaruka. Wystartowaliśmy o 15:30 i będziemy się bawić do ostatniego przedszkolaka. Konkurencje są przeróżne, tak jak wspomniałam, o charakterze sportowym, o charakterze rekreacyjnym, rekreacyjno-sportowym, ale również zawierającym rozwiązywanie różnych zadań problemowych z wykorzystaniem nietypowych przyborów, tradycyjne zabawy i gry, zajęcia z piłką, przeróżne, naprawdę jest ich cała masa. Są bardzo kreatywne niektóre, bo to wiadomo robią studenci, czy studenci, to dla studentów jest jakiś rodzaj zaliczenia, czy oni po prostu to robią, bo chcą? Przygotowanie rodzinnej olimpiady przedszkolatka i tych konkurencji odbywa się na przeróżnych zajęciach dydaktycznych dużo wcześniej. Studenci przygotowują konkurencje w konsultacji z naszymi nauczycielami akademickimi na takich zajęciach jak gry i zabawy, metodyka wychowania fizycznego. Tak jak pan wspomniał, nie możemy narzekać, że są nudne, są bardzo kreatywne, wykorzystują nietypowy sprzęt, ale również takie tradycyjne, dotyczące najbardziej popularnych sportów, takich jak siatkówka, piłka nożna, czy takich mniej znanych, tradycyjnych zabaw i gier, kapsle, ringo, palant. Dzieci mogą po prostu w ten sposób być jeszcze bardziej zachęcone do uprawiania sportu. Tak, tak. Rodzinna Olimpiada Przedszkolaka dotyczy właśnie działań takich promocyjnych, szczególnie właśnie tej aktywności, takiej plenerowej i wielopokoleniowej, bo jak widać w tym dzisiejszym wydarzeniu oprócz przedszkolaków biorą udział całe rodziny. Są to i rodzice, i rodzeństwo, ale również dziadkowie i babcie. Czyli w ten sposób chcemy promować tą taką aktywność plenerową i aktywność wielopokoleniową, aktywność rodzinną. Okej, dziękuję i życzę dobrej zabawy. Ja również bardzo dziękuję. Zapraszamy do uczestnictwa.